W ostatnich dniach grudnia podczas sesji budżetowej Rada Miejska podjęła decyzję o podwyżce wynagrodzenia prezydenta miasta Suwałk. Wzrost pensji brutto jest znaczący. Zasadnicze wynagrodzenie uchwalone przez Radę Miejską wynosi po zmianie 10 tysięcy złotych. Do tej kwoty należy doliczyć trzy wynikające z przepisów dodatki – funkcyjny, specjalny i stażowy. Sporo z tej podwyżki zje jednak podatek i składka zdrowotna. W efekcie Czesław Renkiewicz otrzyma co miesiąc około 14 tysięcy złotych na rękę. Wynika z pobieżnych obliczeń. Podwyżka jest efektem zmiany obowiązujących przepisów, które wprowadziły pojęcie minimalnego wynagrodzenia lokalnych włodarzy. Rada nie miała wyjścia, zmianę musiała uchwalić. W Suwałkach za nową prezydencką garzą opowiedziało się 17 radnych. Dwóch było przeciwko, kolejnych trzech wstrzymało się od głosu.